W tym zadaniu mamy dany trójkąt prostokątny ABC i z wierzchołka kąta prostego C poprowadzono wysokość CD, która rozcięła ten trójkąt na dwa trójkąty ADC i cztery razy mniejszy od niego trójkąt CDB. My musimy obliczyć długość przy prostokątnej BC. Żeby to zrobić, to wykorzystamy podobieństwo trójkątów. Wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego w trójkącie prostokątnym rozcina ten trójkąt na dwa trójkąty prostokątne, które są dodatkowo podobne, ponieważ mają kąty tej samej miary. Tutaj oczywiście mamy kąt prosty, ponieważ to jest wysokość. Jeżeli ten kącik oznaczymy sobie alfa, a ten kącik oznaczymy sobie beta, no to oczywiście alfa plus beta to 90 stopni, bo suma miar kątów w trójkącie to 180 i z kątem prostym te dwa kąty muszą tworzyć 180 stopni. Czyli skoro w tym trójkącie ADC mamy tutaj alfa, to tu musi być beta, ponieważ suma tych dwóch kątów musi być 90. Żeby suma łączna była 180, no i tak samo w tym trójkącie CDB 90 beta, to tu musi być alfa. No, i skoro kąty są takie same, to trójkąty są podobne, i skoro wiemy, że ich pola pozostają w pewnym stosunku że pole trójkąta ADC jest 4 razy większe od pola trójkąta CDB no to mamy skalę podobieństwa. Pola są podobne w skali k kwadrat. To znaczy, jeżeli skala podobieństwa jest równa k, to pola są podobne w skali k kwadrat. Czyli my wiemy, że k kwadrat w naszym przypadku jest równe 4, czyli skala podobieństwa k jest równa 2. W związku z tym wystarczy, że napiszemy odpowiednie podobieństwo, żeby wiedzieć, który bok do którego jest podobny w tych dwóch trójkątach i być może uda nam się wyliczyć łatwo bok BC. Napiszmy może tak: trójkąt ADC, załóżmy tak: trójkąt ADC jest podobny do trójkąta, i teraz chcę napisać ten trójkąt, ale muszę napisać wierzchołki w dobrej kolejności. Skoro tu napisam ADC, czyli ADC, najpierw kąt alfa, potem prosty, potem beta, to tu muszę napisać tak samo: najpierw kąt alfa, potem prosty, potem beta, czyli CDB, CDB, i teraz mam dobrze napisane podobieństwo tych trójkątów. My znamy długość odcinka AC, czyli biorę pierwszą literkę i ostatnią z tego podobieństwa. Mogę napisać, że długość odcinka AC jest równa. Ze skali podobieństwa wiemy, że jest dwa razy dłuższa od odpowiedniego odcinka z tego trójkąta. Którego odcinka? No, oczywiście wyznaczonego przez literki odpowiednie, tak samo jak tu pierwsza i ostatnia, to i tu pierwsza i ostatnia, czyli CB. No to ja napiszę w dobrej kolejności BC, żeby było alfabetycznie od. B. No wiadomo, o co chodzi. Czyli BC tego szukamy, AC mamy, czyli możemy napisać, że 6 równa się 2 razy BC, czyli stąd wynika, że długość odcinka BC jest równa 6 podzielić na 2, czyli 3. No i to jest odpowiedź do naszego zadania, czyli poprawna jest odpowiedź D.